Cześć, witajcie. W sumie już wieczorem, bo to jest wieczór u mnie, u was też. Powiem wam, stwierdziłam, że nagle nagram takiego vloga, a dlatego, bo jestem w trakcie prowadzenia zajęć, tylko powiem wam, na tej siłowni, gdzie jestem, to praktycznie wszystko prowadzę. Wszystko prowadzę, jeszcze tylko nie prowadziłam ćwiczeń z piłkami i ze sztangami, chociaż ze sztangami to nie ma problemu, ale już prowadzę crossfit, tabata, stronga jeszcze na razie nie. Trening funkcjonalny. Teraz mam prowadzić jeszcze coś w stylu takiego fitnessu. Powiem wam, w ogóle tego nie czuję, no ale spróbuję. Najgorsze jest to, nie z ćwiczenia, tylko po prostu najgorsze jest jak dla mnie muzyka. Znaleźć odpowiednią muzykę, która będzie po prostu do tego pasować. Trzymajcie kciuki, żeby było ok. Tabata nie ma sprawy. Crossfit nie ma problemu. Trening funkcjonalny też ostatnio nie miał problemu, bo jakoś fajnie to poszło. Muzykę mam, więc jest ok. Tutaj do fitnessu, no nie ukrywam, będę musiała troszkę pozaglądać, jak to na YouTubie wygląda. Aczkolwiek wielokrotnie byłam na takich zajęciach fitness, więc wiem, z czym to się je, jakie tam mniej więcej ćwiczenia są. Na pewno będzie pierw takie zwykłe ćwiczenie na sali, potem dorzucimy stepy, a na końcu oczywiście będzie mata. Mata na pewno będzie. No, śmiesznie jest to, śmiesznie. Ale fajnie, myślę, że jeszcze będzie taki moment, że będę ze sztangami zajęcia prowadzić. Tak mi się wydaje. Aczkolwiek nie powinnam, bo kolana u mnie troszkę szwankują, ale na razie jest ok, ale no zobaczymy, po prostu nie będę dowalać sobie ciężarów. Ale tak to po prostu mniej więcej wszystko wygląda. Przykre jest to, że to mi się koliduje z tymi zajęciami, na które chodzę. Czyli w poniedziałek mam na 19. Na 19? Nie, na 18. Na 18, a o 18 zawsze mam stronga, ale tutaj muszę iść na swoje zajęcia, czyli na stronga nie pójdę. Nie, na 19. Tak. Na stronga pójdę na pół godziny, potem lecę na swoje zajęcia, a potem jeszcze na zumbę. A w środę niestety nie pójdę na stronga, no bo tak jest do bani godzina, że nie dam rady. No zobaczymy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że już tak się kolidować te zajęcia nie będą, że to jest pierwszy, ostatni raz. Chociaż nie wierzę. No ale zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żeby było wszystko ok, żeby to się po prostu jakoś fajnie poukładało. Ponownie, już w kolejnym dniu po zajęciach, powiem wam, było rewelacyjnie. Rewelacyjnie, sama się nie spodziewałam sukcesu. Jest to dla mnie chyba sukces, tak mi się wydaje. Przynajmniej jest to dla mnie sukces, dla was to, a no i co z tego? Dla mnie jest to sukces, a dlaczego? Bo prowadziłam zajęcia BUP plus stretching, czyli co to jest? Brzuch, uda, pośladki plus stretching, czyli mówiąc krótko, rozciąganie. Takie zajęcia prowadziłam, nie ukrywam. No, jest to troszkę czarna magia dla mnie. Była, może tak, była to dla mnie troszkę czarna magia. Teraz już jest fajnie, bo wiem, w czym rzecz. Zawsze powtarzam, dobrze jest ten internet. Internet jest po to, żeby z niego korzystać. Oczywiście miałam 2 dni, żeby się przygotować. Udało mi się, muzykę fajną dobrałam. Słuchałam, ta muzyka ogólnie trwa 37 minut. Ale słuchałam 15 minut i stwierdziłam, kurczę, przecież to nie ma sensu. Co z tego, że słucham, jak i tak muszę sobie ćwiczenia poćwiczyć. I o dziwo, fajnie ta muzyka była dopasowana do tych moich ćwiczeń, bo to była taka mieszanka wszystkich takich popularnych utworów. Więc tak to wygląda. Jestem mega zadowolona, mega szczęśliwa. A dlaczego? A dlatego, bo na tych zajęciach, teraz jak byłam, chyba 3 osoby się powtórzyły. Bo w ogóle miałam 10 osób, 11 osób, a dlatego tyle. Bo ta sala, myślę, że maksymalnie może tak pomieścić z tymi matami, ciężarkami 15 osób, bo ta sala jest dużo mniejsza niż na tych siłowniach, co ja chodzę. Więc było około 10-11 osób. I fajne było to właśnie, że te 3 osoby już wcześniej były na moich zajęciach i przyszły znowu. To jest mega fajne. A druga rzecz to jest to, było pytanie, już skończyły się zajęcia, odkładamy maty. Kiedy kolejne zajęcia będą? A ja niestety musiałam odpowiedzieć, czy ja na to nie mam wpływu. Trzeba pytać się o pani menadżer. I to, powiem wam, było dla mnie mega pozytywne, mega, mega pozytywne zaskoczenie. Właśnie w takich momentach chce się jeszcze więcej. Chce się jeszcze więcej właśnie tego typu rzeczy robić, ale ogólnie fajnie poszło, jestem zadowolona. Bałam się, że mi w ciągu tych 2 dni nie wejdą te ćwiczenia, co mam tutaj po kolei lecieć, ale o dziwo się fajnie
fajnie udało to wszystko jakoś zsynchronizować i z dziewczynami, i z tą muzyką, i ze wszystkim. Więc fajnie, fajnie. Nie ukrywam, że był stres. Zawsze jest stres, jak, a to chyba każdy z nas ma stres, jak coś nowego odkrywamy, coś nowego próbujemy. Był tutaj stres. Zauważam teraz, że już jak któryś tam raz z kolei prowadzę zajęcia, chyba już piąte zajęcia są, piąte albo szóste zajęcia, coś koło tego, to mam tylko stres troszeczkę na rozgrzewce. W ogóle nie mam, przed zajęciami nic nie mam, tylko jak wchodzę na salę, jest taki delikatny stres, ale taki pozytywny. No, chwilę trwa, minutę, dwie, potem przechodzi, to po prostu wszystko ze mnie i jest power. Tak, to. No i tyle, no i tyle, co mogę powiedzieć. Wiecie co, ja ci tak sobie siedziałam i tak stwierdziłam, kurczę, jakby ktoś mnie rok temu spytał, Ala, czy ty dałabyś radę poprowadzić zajęcia? Powiem szczerze, nie wiem, co bym odpowiedziała. Nie wiem, co bym odpowiedziała, bo to jest to dosyć ciężkie pytanie, ale poczułam, że to jest, kurczę, to jest ten moment, muszę coś robić, ja chcę zmienić coś w moim życiu, muszę coś zacząć działać i was też do tego gorąco zachęcam, bo jednak siedzenie w miejscu, nic nie robienie, to jest takie trochę słabe pod względem takim. No okej, mam dużo planów, ale nic nie robię, no to dalej będziecie stać w miejscu. Nie zrobicie tego kroku do przodu, to niestety tak to będzie wyglądać. Dlatego polecam spełniać marzenia, jednak dążyć do tych swoich celów. Widzicie, to już powtórzę się któryś raz z kolei. Chciałam lecieć do Stanów, udało się. Pomału sobie, małymi kroczkami po prostu dążyłam do celu. Oczywiście podnosząc cały czas poprzeczkę. Tak samo tutaj porobiłam kursy. W międzyczasie sobie chodzę na te zajęcia wszystkie. Powiem wam, to jest troszkę zwariowane, ale chodzę w obecnej chwili na trzy siłownie. W obecnej chwili chodzę na trzy siłownie. Teraz czekam na jeszcze jeden casting na siłownię. A jak się uda, no to będzie super. Nie ukrywam, że bardzo mi zależy jednak, żeby iść do tej sieciówki, to już mówiłam, ale też bym chciała mieć stałą porę godzin. Dobra, umawiamy się na przykład, teraz podaję przykład, w czwartek na godzinę 18 i mam co tydzień o tej samej godzinie zajęcia, nie tak jak na razie jest tutaj, że tego dnia mam na przykład o 18, tego mam dnia o 19, a jeszcze innego dnia mam o 16. I to jest takie troszkę słabe, bo po prostu w sumie ta menadżerka pisze w niedzielę SMS-a, w sobotę, w niedzielę, że czy mogę tu wziąć te zajęcia. Okej, biorę, co mi tam. Zawsze jakieś jest doświadczenie, dlatego biorę te zajęcia. Tylko jednak mimo wszystko zależy mi, żeby te zajęcia nie kolidowały ze Strongiem, bo jest moc, jest power. Myślę, że z czasem ja będę tego Stronga prowadzić, ale na razie, jak już też mówiłam wcześniej, jest to jeszcze dla mnie za świeży temat. Na razie prowadzę to, w czym czuję się dobra. I tyle. Strong na razie, Strong to jest na razie, po prostu nie czuję się na siłach, żeby go prowadzić. Aczkolwiek jakbym był mus, no to bym poprowadziła. Muzyka jest, ale na razie to jeszcze jest po prostu za świeży temat. Bo ja mam problem, zauważyłam, jak właśnie jest jakaś tam choreografia do zapamiętania, jestem w stanie, ja to zapamiętam, tylko po prostu w innej kolejności niż to powinno być. Chociaż myślę, że jakbym to systematycznie ćwiczyła, to jednak byłoby inaczej i po prostu bym to bez problemu zapamiętała, tak jak tutaj prowadziłam te boops plus stretching. To po prostu obiecałam sobie, że jeszcze dzisiaj sobie siądę, bo muszę siąść i po prostu pozaglądać, jak to tam ma być, ewentualnie poćwiczyć, dopracować. Chociaż na razie mam troszkę staw skokowy mnie się nadwyrężył i po prostu uważam, bo wczoraj na przykład miałam tak, że na godzinę 18 miałam Stronga. Oj, przepraszam.
Ale normalnie prześmie ziewanie łapie dzisiaj, naprawdę. Wczoraj miałam, po prostu poszłam późno spać, około 1 poszłam spać, a o 5 musiałam wstać. No. I tak to wygląda, że o 18 miałam strąga, na strąga tylko skoczyłam na pół godziny, ale cieszę się, że w ogóle wskoczyłam na tego strąga, bo było fajnie. Na godzinę 19 miałam swoje zajęcia, czyli bób plus stretching. A na godzinę 20:10 miałam zumbę. Czyli nie lada wyzwania, jeśli chodzi o mój organizm. Znowu było wszystko ok. Na strągu było ok. Na tych moich zajęciach też bólu nie czułam, ale w połowie zumby niestety zaczęłam czuć ból. W ogóle miałam dzisiaj iść na siłownię, bo sobie z tej siłowni, na którą chodzę, zbieram pieczątki i chciałam dzisiaj pójść się o pieczątkę zebrać. Ale myślę, nie, bo teraz zbieram pieczątki na trening personalny, ale myślę, nie, zdrowie jest ważniejsze. Jeśli chcę prowadzić zajęcia, to muszę odpuścić. Tyle. Dobra, ja się z Wami żegnam. Jak gdzieś tam kiedyś może będą gdzieś jakieś zajęcia, to serdecznie Was na nie zaproszę. Oczywiście w Opolu. Więc tak, na razie po prostu jeszcze nie mam tych stałych godzin zajęć, na razie to tak skaczę z godziny na godzinę, z dnia na dzień. Więc jak to się wszystko odnormuje, to Was serdecznie zapraszam do mnie na zajęcia. Pa!